podkładka na stół, szara taśma, gumki recepturki, nożyk, piłeczka, wkrętarka i bardzo dużo kleju. Te przedmioty mogą wam się kojarzyć tylko z jedną serią, jeżeli śledzicie ten kanał dostatecznie długo, mianowicie z serią Zrób to sam, której wydaliśmy do tej pory bardzo dużo odcinków, ale od dłuższego czasu nie pojawił się żaden. No bo do tej serii generalnie trzeba dużo postaranka włożyć, a wcześniej nie mieliśmy na nią dostatecznie dużo czasu, jednak dziś mamy na nią czas, więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w serii Zrób to sam albo z Disem. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest cudowny materiał, z którego wykonaliśmy do tej pory bardzo dużo fajnych przedmiotów, czyli karton, bo zrobiliśmy kiedyś automat do segregowania monet, tor do wyścigówki napędzanej sprężonym gazem, albo coś tu zrobiliśmy, Przemo? Maszyny do nalewania napojów. O, maszyna do nalewania napojów była prawdziwym sztosem i w dzisiejszym odcinku będzie kilka mniejszych przedmiotów i na pewno kilka większych, które ukontentują każdego konesera DIY, który to ogląda. Pst, a wiecie, co jeszcze może was ukontentować? Na przykład nowe koszulki dodane na smiesneciuszki.pl, czyli do naszego sklepu. Na przykład taka z kotem. To jest model manekineko z kotem z przodu i z kotem z tyłu. Mamy jeszcze model katana i model inari. Ale to nie wszystko, bo robimy wielką wyprzedaż magazynową i modele, które już wkrótce będą wycofane, są teraz w korzystnych cenach, także zajrzyjcie na naszą stronę do zakładki outlet, bo można kupić coś, czego już nie będzie i to jeszcze za mniejsze pieniążki niż do tej pory. No i akurat z kartonu ciężko byłoby zrobić koszulkę, chociaż widziałem kilka obrazków w internecie, w których ludzie próbowali robić nawet zbroje. W każdym razie, jeżeli lubicie serię Zrób to sam, strzelcie pod nią łapeczkę w górę i zostawcie sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to by być na bieżąco z takimi kolejnymi odcinkami. Po gry w fajnych cenach zapraszam do linku w opisie na G2A.com, a teraz zaczynamy! Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja myślę, że ja ewidentnie mam jakiś problem z agresją, szczególnie kiedy koło mnie leży wieża z kubeczków, bo za każdym razem mam ochotę ją wziąć i ją tak... No i co? I miałbym to zrobić tak po prostu kawałkiem kartonu? Zrobiłem to tak po prostu kawałkiem kartonu. Ale nie o to chodziło w tej scence. Chodziło tutaj o to, że potrzebujemy do tego pewnego bardziej wysublimowanego narzędzia. Na przykład pukawki, bo pukawek w historii tego kanału też zrobiliśmy całkiem sporo i za każdym razem testowanie ich było naprawdę świetną zabawą, podobnie jak ich robienie, więc żeby zrobić tą, potrzebne nam będą. Kawałek kartonu, wielkości absolutnie symbolicznej. Papierowa rurka, taka po papierowym ręczniku. Płaski kawałek drewna, bardziej okrągły kawałek drewna. No, czyli że szpatułka i to takie do grilla. Pisak, nożyk, obcążki, gumki recepturki, piłeczka do ping-ponga i pistolet na klej termo, Przemo, pomontuj tu dużo fajnych napisów pukawkowych. Widzicie, jak się cieszę, on kocha dodawać napisy, kiedy wymyślam jakieś głupie słówka. No i okej, lecimy. Dawno tego nie robiłem. Całą naszą zabawę zaczynamy od tego, by odrysować sobie kształt naszej tuby. Jeden odrysowany, a obok robimy drugi, również odrysowany. Teraz wycinamy go, co ważne, od strony wewnętrznej, bo musi być on troszeczkę bardziej wąski od naszej rolki. Cyk, jedno wycięte i cyk, drugie też wycięte. Ale zdaje się być troszeczkę za duże, żeby wlazło do środka, więc ja jeszcze trochę przytnę. I teraz git. Drugie musi być mocno na styk, zaraz zobaczycie dlaczego. To co robimy teraz, to ścinamy patyczek na płasko. Mniej więcej tak i na nasz mniejszy kawałek kartonu lejemy sobie pokaźną ilość kleju. Teraz wklejamy tutaj patyk. Staramy się, by był mniej więcej na środku. Zalewamy go jeszcze trochę klejem i czekamy, aż zastygnie. Dajmy temu chwilę. No i już, klej zawiązał. Następna rzecz, którą robimy, to bierzemy sobie drugą stronę i robimy w niej nacięcie. Takie, by przeszedł patyczek z lekkim luzem. A, i ważne, nacięcie powinno znajdować się na środku. No, czyli że jakoś tak. Przejdzie? Przejdzie. Elegancko. Krok następny to zalanie wewnętrznej krawędzi tuby klejem. Musi być szczelnie dookoła. Dla pewności, żeby wszystko lepiej się trzymało, można też zrobić to od strony zewnętrznej. Teraz po raz kolejny czekamy, aż klej zastygnie i taki drobny lifehack. Sprężone powietrze. Ono jest zimne. No i już. W ekspresowym tempie klej ostudzony. Następna rzecz, którą musimy zrobić, to przewiercić patyczek mniej więcej w tym miejscu. Tak by powstała nam taka mała dziurka. Do niej właśnie musimy włożyć nasz grillowy patyczek. Teraz mierzymy patyczek z tubą i musimy skrócić tubę mniej więcej na długość naszego patyczka. I elegancko obcięta. Trochę nierówno, ale zadziała. Kolejna rzecz, którą robimy, to połączenie tych dwóch elementów, czyli wsuwamy to tutaj. Teraz bierzemy patyczek i przewlekamy go przez wcześniej wykonaną dziurkę. Wklejamy go klejem tak, żeby siedział sztywno. Przymrażamy. Z drugiej strony robimy to samo. Teraz docinamy nasz patyk. Można to zrobić mniej więcej tak,
Tyle powinno wystarczyć. Teraz bierzemy dwa kolejne kawałki patyka. Te mogą być nieco dłuższe. Mniej więcej takie. I przyklejamy punktowo jeden w tym miejscu, tak by jego krawędź została bez kleju. To jest ważne. I z drugiej strony robimy dokładnie to samo. I ostudzone, i przyklejone. Ja wiem, że to na razie nie wygląda najlepiej, ale działać powinno dość fajnie. Zaraz po tym, jak nałożymy na to gumkę recepturkę. Czyli gumkę sobie wkładamy tutaj. Tutaj była nam potrzebna przestrzeń po to, by ją wcisnąć pod patyczek. Hop, proszę bardzo. I z drugiej strony łapiemy ją dokładnie tak samo. No, i nasz naciąg teraz powinien zadziałać. I chyba rozumiecie, do czego zmierza to całe urządzenie, prawda? Oczywiście, do destrukcji. Ale tym razem na górę wieży postawię coś, co też pochodzi z naszej niegdysiejszej serii z drukarką 3D. Otóż jest to miniaturowy ja, wydrukowany na drukarce 3D i spróbujemy go zestrzelić. To nasza pukawka, piłeczka wchodzi tu bez problemu, teraz możemy ją naciągnąć. Może zróbmy najpierw taki szybki test do góry? Uwaga, 3, 2, 1. Gitara. A jak będzie z celnością? Uwaga, celuję w miniaturowego disa. 3, 2, 1. Piękne to było! Rozpadł się na maluteńkie kawałki. Ja chcę jeszcze raz. I próba numer 2, tym razem nagramy też w slow-mo. 3, 2, 1. No okej, zobaczmy jak to wyglądało w zwolnionym tempie. Jakiego front flipa zrobił w ogóle? Zarąbiste. Jak wam też się podobało, to docencie to łapką w górę. Będę wdzięczny. A my lecimy z kolejną fajną rzeczą. 7 i 7. Dwie szczęśliwe siódemeczki koło siebie. Czy może być lepiej? W teorii może, bo jest tutaj maksymalna liczba punktów 9, ale w praktyce bardzo trudno uzyskać taki wynik. I w praktyce da się też powstrzymać oszusta. Trzeba mieć tylko tak zwany dice tower, czyli wieżyczkę, która za nas będzie opuszczać kostki na dół, gwarantując za każdym razem absolutnie losowy wynik, niezależny od techniki rzutu. A co trzeba zrobić, żeby ją zrobić? Trzeba mieć kilka przedmiotów. Takich jak na przykład spory kawałek kartonu, tanią antyramę, taką z plastikowym okienkiem, koniecznie plastikowym, nie szklanym, pistolet na klej, linijkę, nożyk i pisak. Zaczynamy od odrobiny kreślenia. Rysujemy kreskę, która ma 35 cm długości. Następnie odmierzamy 12 cm szerokości. Dla większej precyzji z drugiej strony też. I znowu kreskę na 35 cm, tak by powstał nam taki właśnie prostokąt. Rysujemy tych kresek jeszcze kilka i powstaje nam coś takiego. Jeśli chcielibyście sobie spisać wszystkie wymiary, to zapauzujcie film w tym momencie, a ja biorę się za wycinanie. Bo to są właśnie fragmenty do naszej obudowy. Wzium! Pierwszy kawałek wycięty i powstaje nam coś takiego. Teraz ważne, nie robimy przecięć, a nacięcia niemalże do samego końca wzdłuż tej linii i tej linii. I teraz obracamy to na drugą stronę i dzięki naszym nacięciom nasza konstrukcja powinna się ładnie złożyć, co oszczędzi nam odrobiny klejenia. Sprytne, co Przemowa, jaki sprytny jestem. Teraz będzie łatwiej, bo wystarczy, że przykleimy tutaj i tutaj. I to właśnie teraz zrobimy. Dajemy troszeczkę kleju tutaj. Troszeczkę kleju tutaj, patrz, oszczędzamy na materiale, teraz materiał drogi, wszystko poszło do góry. Panie, to będzie dużo kosztować. No dobra, może nie tak dużo. Sklejamy, trzymamy, czekamy, ewentualnie coś kładziemy na górze i się samo trzyma. W trakcie, gdy klej na obudowie stygnie, my weźmy sobie jeszcze jeden kawałek kartonu i przygotujmy ostatnie pozostałe elementy. Teraz zaznaczam sobie kilka kawałków co 7 cm. Coś takiego. Teraz te kawałki możemy sobie odciąć, tak by powstały nam odseparowane części. Ja jak na razie mam takie 3. Bierzemy sobie jedną z nich, no i już w tym momencie widzimy, że byłaby ona trochę za szeroka i widzimy też, że naszą obudowę złapał klej idealnie. Więc zetnę ją sobie i spróbuję znaleźć odpowiedni rozmiar. No i takie będzie gitarka. No i na podstawie tego kawałka możemy dociąć kolejne. I tu ważne, im więcej ich zmieścicie, tym efekt będzie fajniejszy, bo kostka będzie odbijała się większą ilość razy, no i też dłużej będzie leciała. Tak więc ja przygotowałem sobie ich 5. I szykujemy sobie jeszcze jeden kawałek o wymiarach 11,5 na 7 cm, bo ten kawałek będzie naszą zjeżdżalnią, którą musimy umiejscowić na samym dole i ją właśnie wkleję jako pierwszą. Trochę kleju na górze, trochę kleju na dole, upychamy ją w miejscu docelowym i dla pewności można jeszcze trochę zalać od góry. Teraz musimy wkleić nasze przeszkody i oczywiście musimy robić to naprzemiennie. Żeby było prościej, nie będę tłumaczył, pokażę wam gotowy efekt. Uwaga! I wklejone. Kostka powinna potoczyć się bez problemu, ale gdyby miała zgubić drogę, to możemy coś dodać, na przykład dorysować strzałki. Proszę bardzo, mamy strzałeczki nawet z pięknym napisem na dole,
który zrozumieją tylko i wyłącznie prawdziwi gracze. Ostatni element, który nam pozostał, to oczywiście nasza antyrama. I nie bez powodu ma być ona plastikowa, a nie szklana, bo musimy sobie ją dociąć idealnie na wymiar. Myślę, że tak byłoby git. Zaznaczamy 12 cm na początku, 12 cm na końcu, rysujemy kreskę, która nas poprowadzi i po kresce tej prowadzimy przecięcie. To będzie trudne. Okej, okay. I teraz powinno się to idealnie złamać, widzicie? To jest przemo lepsze niż te takie składane telefony, bo w przeciwieństwie do nich to przynajmniej działa. Zdejmujemy sobie folię ochronną, bo potem może być to dość problematyczne. Mierzymy, no pięknie to będzie siedzieć. Pamiętajcie, by nie zasłonić sobie wyjścia. I wiecie co? Nie będziemy tego robić klejem. Klejem to będzie wyglądać brzydko. Sekunda. Przykleimy sobie to na czarnej gumowej taśmie pod kolor naszych kostek. Będzie to dobra ozdoba i będzie trzymać się ładnie. I voila! Przyklejony! I mówiłem wam, że będzie wyglądać super? I wygląda super! Pytanie, jak działa? To co, Przemo, oficjalny teścik? Jesteś gotowy? Kurczę, i dobrze nam to wyszło. Ja muszę się pochwalić, dobrze nam to wyszło. Jak się zgadzacie, zostawcie łapkę. A teraz zobaczmy, czy to jeszcze... Ale super! Co prawda wynik nie najlepszy, bo zaledwie 5 i 3, ale za każdym razem powinien być losowy. Tym razem 9 i 1. Ej, zabawa jest naprawdę spoko i patrzcie! Super wygląda, super działa, tym razem 0, 1, a 0 to jest dziesiątką, tak? Tak. Czyli 11. Ej nie, serio, to jest naprawdę fajna rzecz. Jeżeli ktoś jest fanem planszówek albo na przykład gry w kości, to serdecznie polecam zrobić sobie taki gadżet. Kozak, fajne i dobrze bawiłem się robiąc. I nawet takie trudne nie było. Absolutnym imprezowym niezbędnikiem są chipsy w tubie, bo chyba lubi je każdy. I tak jak wspominałem wam na początku odcinka, kiedyś zrobiliśmy automat do nalewania napojów. Była kolka, była Fanta, była Sprite, więc tym razem zrobimy automat do nasypywania chipsów i nie na jedną, a na raz, dwa, trzy tuby Pringlesów. No to co? Lecimy do roboty! Nie. Ja muszę sprawdzić. Są dobre, tak? Nie powinienem mieć ich więcej, więc potrzebne nam będą. Karton i to tym razem w znaczących ilościach. Ten jeden arkusz to może być za mało. Tu ważne będą kąty proste, więc potrzebna będzie też ekierka. Oprócz niej standardowe akcesoria do wycinania i malowania, takie jak wcześniej. Cyrkiel, patyczki. Ups. I oczywiście pistolet na klej z zapasem kleju, bo jego też będzie trochę potrzebne. Nasz proces twórczy zaczniemy od tego, by przygotować sobie kawałki 10 na 10. I takich kawałków na razie będziemy potrzebowali 2 sztuki. Rysujemy dalej. I potrzebujemy jeszcze 4 elementów 10 na 12. I to możemy sobie już wyciąć. Dyszki wycięte, a od kawałków 12 na 10 odcinamy sobie jeden. Z pozostałych robimy nacięcie. Tutaj i tutaj, by oszczędzić sobie trochę klejenia i stworzyć z nich obudowę. Dzięki temu, tak jak wcześniej, nie musimy kleić większej ilości ścianek. To, co musimy zrobić teraz, to wziąć jedną z naszych tub, sprawdzić, czy chipsy są dalej do... Nie są, miałem robić. Wziąć jedną z naszych tub i odrysować ją tutaj na środku. I na drugiej dyszce... nie na środku odrysowałem. I teraz wyszło na środku. I na drugiej dyszce tak samo odrysowywujemy. Teraz wycinamy i wypychamy środek. Z drugim robimy to samo. No i nawet powiem wam, że sobie trafiłem. Wyszło równo. Teraz wklejamy te elementy do obudowy, smarujemy sobie tutaj, tutaj i tutaj na trzech ściankach i wklejamy nieco poniżej góry. Tak, by zostało nam trochę miejsca. Powinno wyjść mniej więcej tak. Jeżeli chodzi o drugi element, jego również wklejamy. I dajemy go kolejne 2 cm pod pierwszym elementem. Mniej więcej tak. Ostatnia ścianka będzie oczywiście naszym frontem, jednak zanim ją wkleimy, musimy wykonać najważniejszy element całego mechanizmu. Bęben maszyny losującej. Żeby zrobić nasz bęben, musimy wyciąć 2 koła o promieniu 2 cm. I wycięte. Teraz potrzebujemy jak najdłuższego prostokąta o wysokości 9 cm. I właśnie wzdłuż niego rysujemy sobie nożykiem takie linie, mniej więcej co 0,5 cm. Można sobie ewentualnie pomóc ekierką. Te linie sprawią, że nasz karton będzie się składał. Im bliżej siebie je zrobimy, tym będziemy mieli bardziej okrągły bębenek. Zaraz zobaczycie. I tyle. Powinno wystarczyć. No dobra, no to teraz o co chodzi dalej? O to, że możemy sobie to rolować we właśnie taki sposób i możemy sobie tworzyć idealny, ładny bębenek. Po to właśnie były nam kółeczka, więc teraz kleimy je dookoła, wklejamy pierwsze tutaj, zawijamy je i może od razu zróbmy drugie? I drugie wkładamy z drugiej strony.
Czy uda nam się stworzyć bęben? Raczej chyba bez problemu. I uformowany. Teraz możemy ściąć zbędny nadmiar, dokleić nasz bębenek. Teraz jeszcze potrzebujemy centymetrowej belki, którą wycinamy sobie, smarujemy klejem i wklejamy w miejsce łączenia, by powstało nam coś takiego. Kolejny element może być nieco manualnie wymagający, żeby nie rzec trudny, bo musimy przejść przez środek tego koła i po drugiej stronie przez środek tego koła wyjść. Albo może tak, bo tam mam szerszą dziurkę i... Jest! Mamy to! Wziom! Właśnie o coś takiego nam chodziło. Pajak się kręci, pajak będzie chipsy podawał. Wsiu, wsiu, wsiu. To, co musimy zrobić teraz, to upewnić się, że nasz bęben będzie nieruchomy na patyczku. Czyli przyklejamy sobie go tutaj i dużą kroplę kleju dajemy też dookoła z drugiej strony. Teraz przymierzamy się tak, żeby było na środku i żeby belka nam tutaj nie obijała zbytnio. I czy to się uda? Szanowni Państwo, elegancko! Mam nadzieję, że to zadziała. Idąc dalej, na przodzie obudowy musimy mieć dziurę w tym samym miejscu, więc przykładamy sobie nasz cały mechanizm, bo ten element jest takiej samej wielkości i robimy dziurę tutaj, w tym samym miejscu. I dzięki temu mamy ładne zaznaczenie. Precyzyjne. Teraz nadziewamy to tutaj i to możemy wkleić tutaj pod warunkiem, że wszystko ładnie się rusza. O, patrzcie jak się kręci w środku. O, tu będzie to dobrze widać. Kręć się elegancko, powinno zadziałać. I wklejone. Nasz pierwszy element prezentuje się właśnie tak. Chodzi, ale czy działa? Trochę się boję. Udało się. Dobra, Przemo, to zadziała. Tylko trzeba dobrze włożyć chipsy, to jest ważne. Ja je pozbieram i wcale nie będę podjadał. Utylizacja zbędnych materiałów na planie to nie podjadania. I w tej całej zabawie najpiękniejsze jest to, że jeszcze muszę zrobić dwa kolejne takie, także wracam za minutkę. 2000 years later. Moi drodzy, myślałem, że pójdzie to szybciej, ale zrobienie kolejnego takiego elementu zajęło nam kolejne 40 minut, więc jeżeli nie chcemy tutaj siedzieć do wschodu słońca, to musimy poprzestać na dwóch, więc zrobimy sobie na dwie tuby chips. Czkawkę mam. Chipsów, ale za to maszynka będzie dopieszczona i dopicowana na maksa. Jak na filmik Mister Krychy na przykład. Tak będzie dopieszczona. Serio, mam czkawkę przestrasznie Przemu jakoś. Już straszniejsza jest perspektywa, że stąd wyjdziemy w nocy. No to tak, pierwsze co musimy zrobić to skleić nasze dwa elementy, więc kleimy sobie je na X-a właśnie w tym miejscu i składamy je ze sobą równo, by nasza maszynka była ładna i estetyczna. Kolejna sprawa to wykonanie uchwytów, które zrobimy z kółeczek, które mamy już gotowe. Takie o promieniu 2 cm i takie, które wycinaliśmy wcześniej. Stąd po prostu je wykorzystamy. Pierwsze nabijamy sobie w tym miejscu, zaczynając od mniejszego. I drugie nabijamy sobie to duże. Teraz ważne jest to, by dać klej tylko na to małe kółeczko i na wykałaczkę. Dzięki temu, że kółka są dwa, będzie łatwiej łapać, prawdopodobnie. Teraz rozpłaszczamy klej i uważamy, by nie przykleiło nam się to do maszyny. Z drugiej strony robimy to samo. I nasze dwa pokrętła skończone. Teraz możemy sobie odciąć nadmiar wykałaczek. Raz, dwa. Tu bezpiecznie kawałek zostawić. Trzy i cztery. Pyk. Kręci się, no kręci się. Ma szansę zadziałać? No ma. Czy zadziała tego? Tak, zadziała. Tak więc przyszła pora na stworzenie obudowy. Więcej kartonu. Na szybko narysuję i pokażę wam, co wycinam. Mamy tutaj dwa duże kawałki 22 na 30, a tutaj dwa mniejsze 30 na 3. I to właśnie z nich zrobimy sobie tylnią ściankę w ekspresowym tempie. Patrzcie jak szybciutko. I gotowe! Teraz musimy to przykleić tu. Dlatego zrobiłem dwie dziurki, żeby to weszło tu. Lejemy klej i wklejamy. Artystyczna, piękna ósemka. No i elegancko, siedzi równiutko. Jeszcze jakby tak oprócz tego, że siedzi stało, to byłoby dużo łatwiej sypać z tego chipsy, więc dorobimy jeszcze nóżkę tutaj na dole. To będzie proste i szybkie. Uwaga! I podstawa gotowa. Teraz wystarczy ją przytwierdzić i mamy komplecik. No to jazdunia. Dokowanie podstawy. Położymy na stole, żeby było prosto. Jeszcze trochę dokleję tutaj, żeby ładnie się trzymało. Poczekamy moment, aż klej zastygnie i... Klej zastygł, a ja w międzyczasie przygotowałem górę naszej obudowy, którą wkleimy sobie o tutaj i wszystko będzie fajnie i zamknięte. Co się dzisiaj nakleje, to moje, panie drogi. Wklejamy. I cyk, siedzi idealnie. Jak ta nitka z kleju na moim palcu. Puść mnie! No, i puściła. No i co? Zanim przejdziemy do testu, to obiecałem wam, że maszynka będzie piękna, także pozwólcie, że trochę ją upiększę. Uwaga! 3, 2, 1... Skończone! Ja wiem, że nie jest to estetyczne arcydzieło. Może się okazać, że nie będzie to nawet mechaniczne arcydzieło, ale póki tego nie sprawdzimy, to się tego nie dowiemy. I naprawdę, spędziliśmy nad tym kupę czasu, bo robiliśmy to ile? Jakieś 3?
3 godziny, 3,5 godziny. Mniej więcej tyle nam z tym zeszło, więc lepiej, żeby to zadziałało. Wy mieliście dużo timelapsów, dużo cięć, a my naprawdę długo nad tym siedzieliśmy, więc teraz możemy sobie z dumą podstawić Michę, zamontować w przyspieszonym tempie dwie tuby chipsów. Dobra, nie jem, dopóki nie wypadną. Dobra, ta siedzi prawidłowo, już wiem, jak to założyć. I... O Jezu, to są pokruszone! O nie! Dlaczego dostaliśmy pokruszone chipsy? Ryba! No nic, troszeczkę się wytrzęsły. No to teraz zobaczmy, czy nasza maszyna będzie w stanie je wytrząść do miseczki. Uwaga! Zgodnie z kierunkiem strzałek. 3, 2, 1. No dalej, musisz. A na odwrót? O! O! Ho, ho! Działa! Jest! Mamy paprykowe, elegancko. I teraz te drugie, uwaga. No nie, to w drugą stronę trzeba. No i w tą stronę. Elegancko, działa, porcjuje nam chipsy. Wydaje mi się, że można by to zrobić lepiej, ale trzeba by mieć naprawdę bardzo dużo czasu i chęci. I swoją drogą, chyba moją ulubioną rzeczą z tego odcinka jest Dice Tower, bo z tego realnie da się korzystać. Wy natomiast możecie napisać, co jest waszą ulubioną rzeczą i co według was wyszło najlepiej. Jeżeli chcecie, żeby była jeszcze jakakolwiek seria z DIY kiedykolwiek, to zostawcie tu naprawdę dużo łapek w górę, bo dzisiaj był długi i męczący dzień. Subskrybujcie kanał, by widzieć kolejne odcinki, a ja zapraszam na poprzednie. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło. Cześć!